Siemanko, tu Mat, Podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Dziś króciutka recenzja epki Narkobop Wave 2 Kaza Bałagane. Na wstępie przypominam, że podcast jest darmowy. Możecie go słuchać na YouTube oraz na platformach podcastowych, a mnie możecie wspierać na patronajcie Patronite.pl a także możecie postawić mi kawę w serwisie buycoffee.tu. Link w podpisie. Zachęcam i dziękuję wszystkim tym, którzy już dokładają cegiełkę do tego podcastu. Kilka osób pytało mnie, czy będzie recenzja B&B Warsaw Kaza Bałagane, ale choć płytami mi się spodobała, to po prostu mi się nie chciało. Recenzowałem już kilka jego rzeczy na kanale e, i generalnie jego płyty no, nie schodzą poniżej pewnego poziomu, a jego mocne i słabe strony pozostają generalnie wciąż takie same, więc te recenzje to najczęściej jest to samo, tylko zmienia się e, nazwy kawałków i, i tyle. BNB to kolejny dobry dodatek do tego w świetnej dyskografii swoją drogą, być może najmocniejszej e, w polskim rapie. Wiele tam dobrych wersów, kawałków, rozkmin, do tego choćby jest genialna zwrotka OG All Gear. W numerze Janusz Jejko, ale no co tu dużo dodawać, po prostu słucha się i gdzieś tam może się przypomnimy, gdy będziemy tworzyć albumy roku. Niemniej, gdy na streamingi wjechała epka Narco Pop Wave 2, która była dodatkiem do preorderu BB Warsaw, to od razu zachciało mi się o bałaganę mówić, nawet gdybym miał znowu mówić to samo. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest jakiś kolosalny skok jakościowy, czy nie wiem, materiał o wiele lepszy niż BB. Niemniej, to jest epka, która jest taką totalną esencją stylu Kaza. Wydaje mi się, że jest o wiele luźniejsza, wakacyjna, nagrana też na bardziej e, chwytliwych bitach niż, niż album e, i, i dzięki temu chce się o niej mówić. E, o muzykę, która tutaj jest dość istotna, zadbali nadworni producenci Kaza, w tym Kubi, Wrubel czy Worek, ale jest też Mirow, e, Czy są też mniej znane ksywki takie jak Pieron, e, Zaczejak czy Chino AP wszyscy zadbali raczej o mocno popowy klimat, tylko może nie jest gatunku takiego hamskiego radiowego poprapu, ale takiej właśnie narkopopowej, trochę klupowej, bardzo bardzo przyjemnej dla ucha jazdy. Bałgana też nie wynajduje tutaj kwadratowego koła, prawie wszystkie motywy przewijały się już w jego utworach, ale ma tutaj tak mnóstwo luzu i tyle pewności siebie, że to bardzo imponuje, mimo że znowu jest to to samo i zarzuty o generator kawałków kaza. Może można by stawiać, ale czemu mielibyśmy? Bo weźmy choćby na tapet niedzielę handlową. Niby typowy kawałek o tym, kto się ubiera, ile wydaje, flexing joint i, i tyle, ale jak on tutaj prześwietnie poskładał pierwszą zwrotkę, tam się wszystko klei, jest na czym zawiesić ucho, linie siedzą, dowiezione to jest, jest charyzma, jest taki grubo ciesany swag, tak trzeba żyć, tak trzeba rapować i e, to wszystko jeszcze podkręca ten letni bit. No i wydaje mi się, że, że to jest sedno tej epki. Zresztą w ogóle Cast tutaj świetnie pisze to, jak rozegrał historię z boiska, czyli wspominkowy numer, jakich w rapie mieliśmy naprawdę tysiące, ale to jest kapitalna sprawa, wszystko, a wszystko dzięki temu, że Bałagane ma wymykające się ramą e, obrazy do, do przedstawienia, na przykład wystraszył mnie Helupiasz, kiedy byłem sześciolatkiem, igła na wierzchu do mojej siostry, dostał soki, jakieś wafle, jeszcze długo unikałem tej cukierni. Dodajmy do tego znajdujące się na Wave 2 punchline'y, takie jak wsadzam dużego jacka, nie tego no to wiadomo, że jeszcze jak mamy te grę słów z, z Jackiem Jackiem, to już mamy w ogóle wow, e, trochę się śmieje, ale to zaraz oczywiście pewnie już wiecie, ale może się dowiecie później dlaczego. Są tu też typowe dla niego rozłożone na kilka wersów ruskiminy, takie jak Chodzę po Mirowie, jak Tomasz Judym, Co Ty Bałagan, ty, ty o książkach, pewnie w życiu nie przeczytałeś książki, ale słyszałem tam listek paproci i prostowałem dwie dychy od ciotki. E, no, pf, klasa, po prostu świetnie się tego słucha. Śliczne refreny takie jak w Stoję w oknie, czy właśnie w Niedzieli Handlowej. Dis na mnie, czyli pismak się znowu... Po pałuje, co to jest za gra słów. No i generalnie dostajemy epkę, która rapersko jest kompletna, ma mnóstwo zapamiętywalnych wersów, ma te typowo e, bałaganowe zmiany głosu, jest to zwięzły materiał, jak to zresztą epki mają w zwyczaju, e, pozbawiony jest niepotrzebnych gościnek, no i nie widać w niej wiele wat, Ósemeczka. E, I generalnie to tyle, kochani. Przestańcie słuchać... Karty na czasie chyba, że akurat znajdziecie tam coś z narko Pop Wave 2, wtedy odpalcie, oczywiście i dajcie znać, czy Bobagany ma najlepszą dyskografię w polskim rapie, bo to jest chyba całkiem solidny take. Potem zostawcie suba na kanale. Zapraszam też na Patreonite, gdzie możecie wspierać Rap Matters na Instagrama, Twittera, Facebooka i na Discorda, brak kultury na razie.